Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w poniedziałek, piękny nowy tydzień, u nas super pogoda w Gliwicach, jak u Was. Chciałam Wam, mam nadzieję, że też ładnie oczywiście, chciałam Was zaprosić na tydzień z kaszą jaglaną na mojej zieleninie. Będę codziennie publikować krótkie filmy o kasze, wrzucać przepisy, żeby Wam przybliżyć ten produkt i zachęcić do jedzenia. Pamiętam, jak bloga prowadzę od 2009 roku, gdy niedługo później zaczęłam prowadzić warsztaty, to kasza jaglana w ogóle była takim tajemnym produktem. Gdy o niej wspominałam, to w ogóle często uczestnicy warsztatów nawet o niej nie słyszeli, mimo że kiedyś w Polsce to była bardzo popularna kasza. No ale oczywiście wraca do łask, już jest znanym produktem, moim zdaniem ciągle za mało znanym, także chętnie będę ją popularyzować. U nas w domu jemy kaszę jaglaną bardzo często, szczególnie od jesieni, zimy do wiosny, póki jemy ciepłe śniadania, bo właśnie najczęściej jemy ją w wersji śniadaniowej na słodko. Dzieci bardzo lubią, mi już się trochę, wiecie, przejadła po tych wszystkich latach, ale jem ją twardo, bo wiadomo, trzeba dzieci karmić zdrowo i świecić przykładem. Kaszę jaglaną robi się z prosa. To jest proso, tak? Proso to w ogóle kiedyś sprzedawano na różnych bazarach i targach dla kanarków i innych ptaków, pewnie dalej tak jest. Sama jak miałam kanarki, to je karmiłam prosem. Tak wygląda proso, czyli zboże, z którego jest robiona kasza jaglana. Ona po prostu jest, ono jest po prostu obłuskiwane, tak? I tak powstaje kasza jaglana. Proso to jest takie zboże znane od tysięcy lat, prawdopodobnie jedno w ogóle z pierwszych, które było uprawiane przez człowieka. Rośnie u nas w Polsce, także jest to produkt lokalny. Super, prawda? Nie zawiera glutenu, jest całkiem niezłym źródłem białka i jako jeden w ogóle z niewielu produktów ma właściwości odkwaszające, tak? Odkwasza organizm, co jest bardzo ważne w dietach, szczególnie takich bogatych w nabiał czy mięso, które zakwaszają organizm, bo takie zakwaszanie obciąża nerki, stawy, no i generalnie układ trawienny. Także warto sobie tą kaszę jaglaną do diety włączyć. No i to jest taki produkt, który w związku z tym, że nie zakwasza, można jeść w kółko, czyli możecie spokojnie tą kaszę jeść codziennie, czy przynajmniej te 5 razy w tygodniu, tak jak my jemy na śniadania, na pewno Wam to nie zaszkodzi. Jest bardzo fajna, bo można ją przygotowywać i na słodko, i na wytrawnie. Ona najczęściej bywa na słodko, ale czasem dodaję ją do jakichś kotletów warzywnych, czy robię kluseczki, albo zapiekaną z warzywami, ale generalnie wiadomo, najlepiej wchodzi na słodko z jabłkiem czy z innymi owocami. Dzieci tak lubią, ja jestem zadowolona, że ją regularnie jedzą, także chętnie ją im tak podaję. Kasza jaglana zawiera taką substancję, która pobudza produkcję serotoniny, czyli neuroprzekaźnika, który odpowiada za nasze dobre samopoczucie, więc jest to idealny produkt na te wszystkie jesienne handry. Zawiera różne witaminy, nie będę Was tu zanudzać. Jest to bardzo wartościowy produkt. Także zachęcam do jedzenia. Myślę, że taki wstęp na razie wystarczy. Jutro opowiem o tym, czy kaszę jaglaną trzeba płukać, prażyć, cudować przed gotowaniem, czy można ją po prostu wrzucić do gara. Do zobaczenia!